Ewangelii Mateuszowej. Przyprowadzono do Jezusa opętanego niemowę. Po wyrzuceniu złego ducha niemy odzyskał mowę, a tłumy pełne podziwu wołały: „Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu”. A widząc tłumy, Jezus litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. Opis uzdrowienia niemowy ma tutaj bardzo symboliczne znaczenie. Ten człowiek, tak spętany przez złego ducha, że nie mógł mówić, teraz uwolniony, zaczyna wreszcie normalnie funkcjonować. Mówi, wypowiada się i pewnie głosi radość z tego, co otrzymał od Jezusa. My sami bardzo często jesteśmy niemowami w wierze. Nie umiemy naszą wiarą dzielić się z innymi. Niektórzy są niemowami w wierze nawet wobec swych bliskich. Na pewno umiejętność dzielenia się wiarą jest darem Bożym. Trzeba prosić, by Pan dał nam łaskę dzielenia się naszą wiarą z innymi. Nie chodzi o narzucanie, ale o dzielenie się doświadczeniem Boga, który rozbija bariery, burzy mury w nas. Owszem, możemy czasem czuć się zakłopotani wobec trudnych pytań o wiarę, ale nie zamykajmy się wtedy, nie bądźmy niemowami, tylko podzielmy się tym, co w nas jest. Powierzmy się Jezusowi, co daje wymowę temu, co był zamknięty, spętany przez złego. Matko naszego Pana, Maryjo, podprowadzaj nas do Jezusa, wskazuj na Niego, prowadź tak, byśmy teraz w różańcu oddali Mu nasze problemy. On da światło, tylko opowiedzmy Mu siebie. Powiedzmy Panu o sobie, jak Ty, Maryjo, czyniłaś to choćby w Kanie. Powiedzmy Mu, co trapi nas, że oczekujemy Jego pomocy. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.